Cześć, witajcie oglądający kanał. Pewnie już się zorientowaliście, że makro to jest ten gatunek fotografii, który w jakiś sposób nie kręci. A dzisiaj troszkę zaczniemy od takiej zagadki, bo pewnie nie każdy z Was od razu załapie, co jest na tym zdjęciu, które widać w tle. Właściwie to jest kawałek filmu. Za chwilę będzie zdjęcie, które zrobiłem w technice Focus Stacking, bo jak widzicie bezpośrednio z kamery głębia ostrości jest bardzo płytka i właściwie niewiele widać. Natomiast jak się zestawi ze sobą kilka zdjęć, to tą głębię ostrości można fajnie powiększyć. Stacka robiłem w Photoshopie w takiej technice, jak było już na którymś filmie. A teraz kolejne ujęcie tej samej rośliny, tajemniczo wyglądającej. To znowu film po to, żeby pokazać, jak płytka jest głębia ostrości. Tutaj założyłem jeszcze 3 pierścienie pośrednie, więc powiększenie jest naprawdę duże. No może niektórzy już się zorientowali, co to jest za roślina. To widać tam troszkę z tyłu, ale za chwilę i tak ujawnię tajemnicę. Bardzo mnie fascynują te obrazy, są fajne kolory, można to wszystko robić w domu przy niewielkich nakładach sprzętowych, zabawa jest po prostu przednia, a na czasy kwarantanny, jak się człowiekowi nudzi w domu, choć jest mi z tym ciężko, żeby się nudzić, to zabawa tym bardziej jest fascynująca. No myślę, że teraz już nie będzie żadnych wątpliwości, że oglądamy po prostu w dużym zbliżeniu po prostu popularne o tej porze roku bazie, czyli jak mi podpowiada Wikipedia, kwiatostan, wierzby. Widać, że między tymi szarymi kłaczkami, które najczęściej widzimy z zewnątrz, mieszczą się pewnie pręciki z pyłkiem. Naprawdę ta struktura jest fajna, ciekawa. Nie trzeba wiele sprzętu, żeby zrobić takie zdjęcia, bo za chwilę pokażę Wam, że użyłem 2 małych lampek i 2 statywów, też malutkich, po to, żeby sobie to wszystko umieścić, a bazie stały po prostu w wazonie. Na trzeci statyw do aparatu. Te wszystkie zdjęcia i filmy robiłem przy pomocy obiektywu makro do kanonowskiego 60 mm, a największe powiększenia wtedy, kiedy zakładałem jeszcze 3 pierścienie pośrednie, jak na przykład przy wykonywaniu tutaj tego obrazu. I widzicie, że poziom szczegółowości naprawdę jest duży, bo faktycznie zaczyna być widać ziarenka pyłku, który w końcu specjalnie duży nie jest, tak? To są te kwiatostany bazi. Jak dajemy im troszkę czasu, żeby sobie postały w wazonie, to takie coś nam fajnie z tych szarych kłaczków zaczyna wyrastać, wręcz eksploduje i widać momentami też na filmie, jak w trakcie kręcenia, nawet to trochę przeszkadzało w łapaniu ostrości, jak one się poruszają od czasu do czasu po to, żeby ten pyłek z siebie strzepnąć. Tak sobie to wyglądało, z tyłu postawiłem po prostu jakąś tam deskę taką do trzymania noży, żeby mieć jakieś tło, które się rozmyje w dużych powiększeniach, a będzie miało przyjemny, naturalny kolor drewna, a całość oświetlałem taką właśnie lampką, to jest Ulanzi U1, właściwie 2 sztukami. W linkach pod filmem w opisie zamieszczę Wam linki do aukcji na AliExpressie. Ja za 2 takie lampki zapłaciłem chyba 170 zł. One naprawdę mocno świecą, mają 4 stopnie świecenia i taki zestaw kolorowych filtrów, więc można sobie zmienić kolor. A umieszczałem je na takich malutkich statywach. Ten statyw to jest straszne badziewie, szczerze mówiąc, ale do trzymania takiej lampki, czy może i telefonu, chociaż nie wiem, czy telefon one są w stanie utrzymać, natomiast do tych lampek są po prostu idealne. Od i tyle cała technika i film gotowy. Także jeśli nudzicie się na kwarantannie i macie czas, to zdjęcia makro świetnie Was zajmą, a efekty są naprawdę fajne, ładne, szybko przychodzą i nie trzeba tutaj jakiegoś mega skomplikowanego sprzętu ani wielkich umiejętności fotograficznych, żeby uzyskać fajne obrazy. Ok, to tyle w tym odcinku. Zapraszam do komentowania, czy Wam się podobało, czy nie. Jednocześnie proszę jak zwykle o subskrypcję, bo to jest ten fan, który powoduje, że chce mi się nagrywać dla Was kolejne filmy, które mam nadzieję są fajne i ciekawe i miło się je ogląda. Cześć, trzymajcie się.